Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Na pewno jest troszkę inaczej. Nie lubię za bardzo oceniać swojej gry, ale uważam, że to wszystko się dociera i na pewno będzie lepiej, z meczu na mecz będzie lepiej. Nie mam braków w treningu ani w przygotowaniu. Uważam troszkę, że jest to też, jeżeli chodzi o personalia, ale też specyfika ligi jest troszkę inaczej. W Holandii więcej grało się piłką, więcej grało się w ataku pozycyjnym, tu jest troszkę inaczej, także tak to wygląda. Uważam, że kiedy jeszcze byłem w Pogoni Szczecin, było więcej walki, było więcej długich piłek i tak dalej. Teraz po powrocie zauważyłem, że, nie wiem, to jest moje odczucie, może jestem w błędzie, ale że więcej drużyn stara się grać więcej piłką i to mi się bardzo podoba, bo w Holandii tak naprawdę 3 lata wszystko staraliśmy się rozgrywać od tyłu i tak to wyglądało. Nie wiem, jeszcze nie mieliśmy analizy korony kielcy, jutro zaczynamy tą analizę. Ale nie chcę też mówić o tym właśnie docieraniu. Uważam, że jestem stoperem i muszę wiadomo, wygrywać wszystkie pojedynki w defensywie i na tym staram się skupiać. Wydaje mi się, że bardziej zabrakło komunikacji, bo w pewnym momencie Maciek Pałaszewski krzyknął, że idzie do zawodnika, a ja wtedy zrobiłem te 2 kroki w tył. Wydaje mi się, że tutaj komunikacja zawaliła, musimy więcej rozmawiać i wyciągać wnioski, także wydaje mi się, że w kolejnym meczu już takich błędów nie popełnimy. Zabrakło tej sekundy, prawda? Tak, no już później starałem się ratować tą moją pozycję ślizgiem, ale niestety nie zdążyłem. Trochę rozczarowaniem, bo strzelałem 4 bramki Lechowi Poznań, uważam, po dobrej grze. I strzeliśmy 4 bramki i przegraliśmy mecz. Rzadko to się zdarza. Uważam, że graliśmy dobre spotkanie i zasłużyliśmy przynajmniej na punkt. Na pewno też wyciągnęliśmy z tego wnioski. Te spalone były, nie ma co się oszukiwać. Zabrakło może tego wyczekania pół sekundy, nawet mniej można powiedzieć, i bramki wypadały.